No to stoimy, nie rozmawiamy się, a być będę wąsko grał. Proszę bardzo. Proszę się przedstawić. Czary Kranczak się nazywam. Jestem wnukiem Lalusia. No proszę powiedzieć, jaka jest idea tego marszu? No idea tego marszu jest to, żeby pamiętać bohaterską walkę tych ludzi, co walczyli za naszą wolną Polskę. Żeby nas coraz więcej pamiętało o tym, żebyśmy no, kontynuowali tę pamięć o nich chociaż. Jak przebiega ta trasa? Gdzie się rozpoczęła, dokąd zmierzamy? Rozpoczęła się mszą świętą w Świdniku. Zmierzamy na koniec pod pomnik i na cmentarz, gdzie jest pochowany Zenek. Ile osób bierze w tym roku? W tym roku około 140 z tych było planowo, to dopiero będziemy wiedzieli, jak zliczymy wszystkie karty zgłoszeniowe, bo w dniu dzisiejszym się z rana były dopisywane osoby. A jako wieczór, co wiesz, wspomnieć zapewne, że wiecie, jak to idzie? Wspomnieć tak naprawdę niewiele, bo mówię, mi tata też nie pamięta raz, że tak powiem, przez mgłę, jakby miał 5 lat dziadka. No ale dużo było, że tak powiem, opowiadane o tym, jakim był człowiekiem. Jak się zachowywał, no dużo, że tak powiem, w domu się nawet o tym rozmawiało. Właśnie jakie były losy? Jak zginął? Też może? No zginął w tym Majdanie Kozi z Górnej, gdzie właśnie też będziemy trasa przebiega tam. Tam będzie chwilę postoju, pod miejsce mego, gdzie zginął. No zastrzelony, został rozbrojony i zastrzelony właśnie w Majdanie Kozi z Górnych. Bo wszyscy mówią, że no był bardzo. Bronił ojczyzny. Był bardzo dobrym człowiekiem. Zawsze tak starał się pomagać ludziom, mimo tego, że tak powiem, że tak naprawdę ludzie pomagali mu, no to zawsze, jeżeli ktoś miał kłopoty, zawsze dziadek Kozi się pojawiał i chciał pomóc. W którym roku? W 64. Dziękuję.